Witam wszystkich w trzecim odcinku Podróży po Polsce. Dzisiaj udamy się z gór nad morze. Zapraszam. Sopot jest nadmorskim miastem kurortem, położonym na Pomorzu Wschodnim, na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w północnej Polsce. Jest to miasto na prawach powiatu w województwie pomorskim. Do 1999 roku był częścią województwa gdańskiego. Leży między największymi miastami, Gdańskim na południowym wschodzie i Gdynią na północnym zachodzie. Te trzy miasta razem tworzą aglomerację zwaną Trójmiastem. Sopot jest jednym z głównych miejsc opieki zwanej spa i ośrodkiem turystycznym. Ma najdłuższe drewniane molo w Europie, 515,5 metra sięgające do Zatoki Gdańskiej. Miasto jest również słynne z Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, największego takiego wydarzenia w Europie po Eurowizji. Nazwa Sopot jest po raz pierwszy wspomniana w zapisach XIII wieku. Była to przede wszystkim stara osada słowiańska, sięgająca czasów wczesnego średniowiecza. Rymowali obszar porośnięty starymi drzewami bukowymi i dębowymi, otoczona fortyfikacjami drewnoziennymi. Mieszkańcy utrzymywali się z rybołówstwa i rzemiosła. Jego ogólna koniunktura została niemal całkowicie stracona z naznaczeniu z powodu książęcych twierdz w Gdańsku w XIII wieku. Przez długi czas Sopot należał do oparcia cystersów w Oliwie, obecnie część Gdańska. Na przełomie XVII i XVIII wieku Sopot przekształcił się w coraz to bardziej modne uzdrowisko, które przyciągało zamożnych arystokratów, słynąc ze swoich kojących wód, jak i również życia społecznego. Chociaż pod koniec XVIII wieku Sopot został spalony i niemal zrównany ziemią przez wojska rosyjskie, to nigdy nie utracił uznania jako kurort wypoczynkowy i uzdrowisko. Po rozbiorach Polski stał się częścią Prus oraz placem zabaw dla klas rządzących w Europie. W 1870 roku Sopot był związany z Gdańską koleją i później trasa została przedłużona do Berlina. Pod koniec XIX wieku liczba odwiedzających wzrosła do ponad 12 tysięcy rocznie. Był to także ulubione miejsce wypoczynku niemieckiego cesarza Wilhelma II, który miał tam altany i willę. Obecnie są to hotele Maryla i Magnolia. To on nadał miastu prawa miejskie i w 1901 roku otwarty w tym samym czasie tor wyścigów konnych, publiczne korty tenisowe i nowy teatr w lesie, poprzednika dzisiejszej opery. Druga wojna światowa rozpoczęła się po bliskim Gdańsku. Aż po kilku dniach Grand Hotel był domem Hitlera podczas niemieckiej inwazji na Polskę. Miejscowych Żydów polskich, polskiej narodowości wydalono z Sopotu. Jeszcze wcześniej, w 1938 roku, hitlerowcy spalili synagogę w mieście. Choć miasto nie doznało poważnych zniszczeń i przetrwało w stanie nienaruszonym podczas wojennej zawieruchy. Dziś każde miasto ma swoje turystyczne zabytki, które trzeba zobaczyć. W Paryżu jest Louvre, wieża Eiffla, w Londynie Wiesbaden i pałac Buckingham, w Warszawie kolumna Zygmunta i pomnik warszawskiej Sylwii, w Krakowie sukiennice i Wawel. To jest symbolem Trójmiasta, które nie może być pominięte. Trójmiasto jest jednorodną jednostką miejską, ale z trzema miastami i z cechami charakterystycznymi. Trudno wyobrazić sobie Trójmiasto bez fontanny Neptuna, majestatycznego żurawia i dźwigów stoczni. Nieodłącznych elementów panoramy Gdańska bez klifów, Sopotu bez molo czy Gdyni bez statku,
błyskawica i żaglówca daru Pomorza. Dobrze jest pamiętać, że oprócz zabytkowych budynków i innych popularnych miejsc w każdym z tych trzech miast, Gdańsku, Sopotu i Gdyni, są turystyczne perełki, które zaleca się zwiedzić podczas osobistych wycieczek. Jedno jest pewne, w tym mieście nie można się nudzić. Można iść do nocnych klubów, opalać się nad brzegiem morza, spróbować lokalnych specjałów i skorzystać z szerokiego zakresu działań, które mogą nawet wywołać chorobę morską. Tutaj można poczuć piasek pod stopami, wiatr na skórze, można usłyszeć wezwanie z morza i będzie to wezwaniem wiatru w żagle. Na razie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Podróży po Polsce. Cześć!